Piątek, piąteczek, piątunio, witamy Was jak co tydzień. Cześć. Narobiło się, nie? W przeglądzie tygodniowym, tak, narobiło się. Zobaczcie, jacy jesteśmy dzisiaj śliczni. No. Ja specjalnie sprawdzałem, dlatego że Mate'em 20 Pro nagrywamy w tej chwili i sprawdzałem uładnianie, bo wydaje się, że jestem taki gładki, jaki chyba nigdy nie byłem, ale uładnianie jest wyłączone. Nie wiem, o co chodzi. I w sumie nie bez powodu chyba ten telefon wybraliśmy, bo tak trzeba zacząć od tego chyba, bo to jest dzisiaj news dnia w zasadzie. No, nie są to jakby dobre wieści, jakkolwiek by nie było, jakkolwiek by tego nie oceniać. Odpuść, zostawmy na koniec, zacznijmy od urządzeń. Urządzenie? No. Kogo obchodzą urządzenia? Ploty chcą. No dobra. Dobra, no. Co, no to opowiadaj, bo w sumie ty o tym pisałeś. To znaczy, ja mogę opowiedzieć tyle, że dzisiaj ABW zamknęło rzeczywiście dwie osoby. Jedna z tych osób to jest były wysoki rangą oficer ABW, który pracował po drodze w UOKiK-u i ostatnio w Orange Polska. Druga z tych osób to jest jeden z dyrektorów dosyć wysoko postawionej firmy Huawei. Z Polski. Tak, z Polski, bo to chodzi o polski oddział. Co tak, prawda, pan jest Chińczykiem, natomiast jest z polskiego oddziału. I cała rzecz dotyczy podejrzenia o szpiegostwo. Zostali na razie zatrzymani na 3 miesiące. Jeżeli rzeczywiście zostanie im szpiegostwo udowodnione, jest ryzyko wyroku do 10 lat pozbawienia wolności. No zależy co tam. I to właściwie tyle po tych wszystkich jakby w ruchach związanych z Huawei, które zaczęły się chyba w Stanach Zjednoczonych, później się przewaliły przez Kanadę po aresztowaniu w Kanadzie. Czechy były. Teraz Czechy znowu jest nowy wątek tam Wielka Brytania, i Australia i Nowa Zelandia, także jest tego dosyć dużo. No, mamy następną rzecz na naszym podwórku. Tak, więc już robi się wesoło, jak już do nas to dotarło. No, pytanie, na ile jest to poparte faktami, a na ile to jest po prostu wojna handlowa. No, zobaczymy, jak to się rozwinie. W każdym razie jest ciekawie. No, a teraz, no co, no urządzenia, bo w sumie wiecie co, tak, no w Las Vegas CES. Kurczę, tak, tam... Nic się tam nie dzieje. Powiem szczerze, jeszcze tydzień temu żałowałem, że mnie tam nie ma, tak teraz, nie. No fajnie by było się pobawić w Las Vegas, ale w zasadzie byśmy tam tylko balowali, ale nic słuchaj, więcej. Tam nie ma nic nowego, pokazują albo rzeczy stare, albo rzeczy nie, z zeszłego nie, roku. Było nowe, były dwa nowe Alcatele. No były dwa nowe Super Alcatele. Telefony, tak, mówię tak. Wam po prostu. Jeden C2019 i jeden X2019, oba są kontynuacją podobnych modeli, które już widzieliśmy w zeszłym roku. Bardzo, bardzo budżetowe. To znaczy jest tak, słuchajcie, jeżeli ktoś miał 1C wcześniej i teraz kupi 1C 2019, no tak, co będzie dosyć trudno, bo w Polsce zdaje się go nie będzie, na szczęście, to się wpakuje w bagno, dlatego że 1C 2019 jest znacznie gorszym modelem od tego poprzedniego. Natomiast jeżeli kupi 1X 2019, to właściwie zdaje mi się, że powinien być zadowolony, mając poprzednika, dlatego że tutaj jest jednak znacznie lepsza specyfikacja. Wiecie co? Dobra, podajmy oba. Jeżeli chodzi o 1X, bo ten nas będzie głównie interesował, on będzie w sprzedaży w Polsce, będzie kosztował 449 zł. To jest 5,5 cala wyświetlacz HD+, dokładnie, bez żadnych noczy, bez żadnych cudów, bo to jest 720x1440. Jest oparty o Mediateka 6739, 16 giga flesza, 2 giga RAMu, 3000 mAh bateryjka, aparaty 13 plus... 13? No właśnie, właśnie. Mówimy o 1X-ie. 5, tak, 13,2 z tyłu, 5,2 z przodu, czyli dobrze. Dobra. Dobrze miałeś napisane. I to jest ten lepszy Alcatel, który będzie w sprzedaży w Polsce i z którego będą zadowoleni ci, którzy mieli poprzednika, czyli 1X-a. Natomiast 1C, mówię, to jest... Android to jest jakieś... Go, no. I wystarczy. Dziecko gorszego boga elektroniki po prostu. Prawie 5 cali, 4,95 cala, 480x960 pikseli wyświetlacz. Procesor Speedtrum 7731, 8 giga flesza, 1 giga RAMu, 5,2 aparaty tył-przód i około 300 zł, jak tam Adaś szacował w cena, przy czym, jak mówiliśmy, w Polsce... U nas ma go nie być i w sumie chyba nikt nie będzie tęsknił. Nikt nie będzie tęsknił. Nie, ja a propos tego X-a powiem szczerze, że nie mam żadnych ale, tym bardziej, że jeżeli popatrzycie... Pozwolisz na dygresję? Postaram się bardzo szybko. Dzisiaj kolejny nasz użytkownik pytał mnie o wybór smartfona dla osoby w podeszłym wieku, dla osoby starszej, która chciałaby smartfona używać.
Ja sobie przypomniałem wtedy, że niedawno właśnie debiutował, w tym mijającym tygodniu, debiutował MaxCom dla seniorów, który się nazywa Smart MS459 Harmony. 4,5 cala wyświetlacz, 480x854 w rozdzielczość, MT6737 w środku, czyli no, jakby blisko, no i 16 flesza, 2 giga RAMu, 2200 bateria, 700 zł cena. Interfejs jest rzeczywiście dopasowany do osób, które mogą mieć problemy z obsługą interfejsu dotykowego. To jedna rzecz, ale jeszcze jest jedna rzecz. Oprócz tego, oprócz samego interfejsu jest zdalna kontrola, czyli na przykład wnuczek może zdalnie babci skonfigurować czyli ten telefon. Czyli to samo, co od 2 lat proponują firmy niemieckie, które dokładnie produkują telefony Temporia, dla osób w podeszłym wieku. Także nie jest to żadna nowość, to nie jest jakiś cud na kiju, cud techniki, za który trzeba by było dodatkowo płacić. U nas MaxCom. Ale powiem Ci i Wam, dlaczego o tym mówię. Mówię o tym, dlatego że na przykład Huawei proponuje oddzielny interfejs dla osób starszych czy dla osób, które mają problemy z obsługą. To jest interfejs uproszczony. W bardzo wielu innych markach można interfejs dostosować do obsługi przez osobę starszą. Można powiększyć ikony, dokładnie, można powiększyć czcionkę, można wyciągnąć takiej starszej osobie najczęściej używane kontakty na pulpit, żeby nie miała problemu z szukaniem. Macie telefon dla osób starszych, tak? Czy dla osób, które mają kłopot z obsługą normalnego smartfona. Przy czym porównywalna specyfikacja. Zwróćcie uwagę, ten Alcatel 1X z tym smartem MaxComa. Jeden kosztuje 700 zł, smart MaxComa, dostosowany dla osób w podeszłym wieku. Natomiast 1X kosztuje, przed momentem mówiłem, 450 zł. To są telefony o porównywalnej specyfikacji. Mało tego, ten Alcatel wydaje się o oczko lepszy. Ale no, sam przede wszystkim ma większy wyświetlacz, co prawda? No, jest niebanalne. MaxCom oferuje 3 dodatkowe przyciski, nie dotykowe, tylko mechaniczne na przodzie, gdzieś z boku jeszcze dodatkowe. Ale słuchajcie, naprawdę, jeżeli jesteście osobami starszymi, które zastanawiają się nad wyborem smartfona, jeżeli jesteście kimś, kto ma w rodzinie kogoś starszego, kogo chciałby przekonać do smartfona, usiądźcie, pogrzebcie troszeczkę w menu i sprawdźcie, czy nie da się zwykłego smartfona dostosować dokładnie po prostu do potrzeb sprawdźcie osoby starszej. A ja Wam jeszcze podpowiem, że są jeszcze aplikacje, które launchery, które są specjalnie dedykowane dla osób starszych i możecie po prostu to zainstalować tak jak każdą inną aplikację. Słuchajcie, jeżeli bierzemy różnicę 450 a 700 zł, to do takiej aplikacji firmowanej przez Emporię zdaje się, że... No na przykład, Emporia App się chyba nazywa... Jakoś tak, no poszukajcie sobie, bo może znajdziecie coś lepszego. No. Warto dorzucić te 50 zł, żeby osobie starszej zainstalować po prostu na zwykłym smartfonie, którego już nie używacie, dokładnie, tak? Bo kupiliście sobie nowego. Da się zainstalować na starym smartfonie i dostosować w zasadzie wszystko. A czasem może być tak, że na przykład ta starsza osoba chciałaby sobie zrobić jakieś fajne zdjęcia. No takim telefonem nie zrobię. MaxComem zrobicie średnie zdjęcia, natomiast tym Alcatelem 1X zrobicie świetne. Nie to, żebym reklamował w tej chwili Alcatela, bo ja nie jestem ogromnym miłośnikiem w tej chwili Alcateli. Ale u MaxComa już masz przerąbany. Ale u MaxComa mam przerąbany, mówi się trudno. Nie chcę również negować, słuchajcie, MaxComa. Bardzo możliwe, że ktoś zobaczy tego MaxComa i stwierdzi, tak, to jest komórka dla mnie. Natomiast mówię po prostu, że macie alternatywę. To nie jest tak, że trzeba zapłacić koniecznie 700 zł za takiego smartfona, bo ja uważam, że on 700 zł nie jest wart. Gdyby MaxCom go sprzedawał za 400-500, machnąłbym ręką. Ale w momencie, kiedy zobaczyłem, że to kosztuje 700 i nie oferuje właściwie, czy oferuje niewiele więcej niż zwykły smartfon dostosowany, przy którym się trochę posiedzi, to mi się tutaj taka żyłka pokazała i stwierdziłem, że muszę Wam po prostu o tym powiedzieć. Wszystko jest warte tyle, ile ludzie za to zapłacą. Ja zdaję sobie z tego sprawę. Kupi, to... Dlatego mówię, wejdziecie do sklepu, stwierdzicie, nie chcę się bawić ze smartfonem dla dziadka, czy dla babci, czy dla mamy, czy dla taty, kupię MaxComa. Nie ma sprawy, wasz wybór. Natomiast dla tych, którzy chcieliby zaoszczędzić i chcieliby troszeczkę posiedzieć i pomóc dziadkowi i babci w konfiguracji normalnego, polecam bardzo zastanowić się, czy nie byłby lepszy. Pogadać oczywiście z babcią, dziadkiem, z babcią, tatą, dziadką, mamą i tak dalej. Tak. A jak już o Polsce gadamy, to tak szybko kronikarsko. Xiaomi Mi Mix 3 wreszcie w Polsce 2699 kosztuje.
No i tyle. Wchodzi też do Polski Oppo. 30... Wersja 628 dodajmy tak, do no tego. No tak, masz rację. No warto, warto dodać. Dodają bezprzewodową ładowarkę 10W. Czyli jest zestaw taki, jak opisywałem na tym, powiedzmy, pierwszym zapoznaniu się z tym telefonem z dobry miesiąc temu, albo i lepiej. Co jeszcze w Polsce? Tak, no Oppo wchodzi, już podali kiedy. Więc moi drodzy, stycznia, tak? 31 stycznia jest huczna premiera Oppo w Warszawie, ale nadal nie wiemy, jakie modele pokażą. Pewnie się dowiemy jeszcze. Co pokażą, to zobaczymy. Wróćmy do premier. Tak naprawdę najistotniejszą premierą tego tygodnia było Redmi Note 7. Redmi, jak wiecie, zapewne stało się osobną marką. Pokazali nowego smartfona z wyświetlaczem IPS 6,3 cala HD+, z kropelkowym noczem, ze Snapdragonem 660 i z wieloma wersjami pamięci, bo tam jest 32,64 flesza. 3, 4, 6 giga pamięci RAM. Dobra bateryjka po 4000 mAh. No i aparaty, no, o aparatach warto powiedzieć, no, 48 megapikseli plus 5 z tyłu, z przodu 13 megapikseli. Natomiast prezesem Redmi został pan Lu Weibing, który był, moi drodzy, szefem upadłej firmy Xiaomi, o której wam uparcie i opowiadaliśmy tak przez dwa ostatnie. I która wam pewnie nadal nic nie mówi i już wam nic nie powie. No. Natomiast jeżeli chodzi, słuchajcie, o ceny. Wersja 3,32, to jest pamięci właśnie 550 zł, 4,64 660 zł i 6,64 770 zł. Także o cenach warto powiedzieć. Ceny są fajne całkiem. Tak, nie, no ceny są ekstra. Są okay. No, chyba, że no, oczywiście u nas takie nie będą, tak? No, nie, u nas takie nie będą, nie. Powiedzmy ale... to wprost. Tak, nie, nie, to się rozumie samo przez się. Honor Play 8, a to jest druga bardzo ważna premiera tego tygodnia. 6,1 cala HD+, wyświetlacz Helio P35. Pamięć 32,64, 3 giga RAMu tylko, to jest jedna wersja RAMu. 3000 mAh, jeżeli chodzi o bateryjkę. 13 megapikseli z tyłu, 8 megapikseli z przodu. I w zależności od wersji pamięci, 32, 3 giga kosztuje 439, 64, 3 giga kosztuje 550 zł. Też są to ceny wyciągnięte z juanu, w związku z tym też zważcie, że tutaj trzeba dorzucić do tego 20% podatku plus jeszcze opłaty manipulacyjne, różne cuda na kiju, w związku z tym kosztowało. Koreańska premiera LG Q9. Mówiliśmy o nim, to jest taka koreańska wersja LG G7 Fit. One się różnią troszeczkę specyfikacją, warto sobie porównać, jeżeli chcecie, jeżeli was interesują koreańskie premiery, ale u nas nie będzie. No ale to też... nie mówiliśmy o Alcatelach, Też jeszcze taka ciekawostka, zwróć uwagę, nie na CES w Korei. W ogóle ten CES pod względem telefonów marność. No marność oczywiście. Tam pokazali tego FlexiPaya, czyli ten pierwszy na świecie elastyczny telefon, któremu już palmy pierwszeństwa nikt nie odbierze, ale tak jak posłuchałem i poczytałem opinii o tym urządzeniu, to raczej nie wzbudza jakiegoś wielkiego entuzjazmu, jest za gruby, mało responsywny. Pooglądałem, bo rzeczywiście oglądałem materiał nakręcony przez Klawitera na przykład i ogromną... zwraca uwagę to, w jaki sposób przeprowadzona była prezentacja. Pan się bał, że mu to urządzenie wypadnie za moment z ręki i obchodził się z nim jak z jajkiem. Nie mógł, wojował tam z tym, z interfejsem, no, słuchajcie, ten interfejs raz był mały, raz duży. On coś tam przyciskał, no próbował, coś to mówisz, o problemik, o tutaj coś, o... ale jednak pokazałem. Ale słuchajcie, no właśnie, i zwróćmy uwagę na jedną rzecz, tam wyraźnie było zaznaczone, że to jest wersja deweloperska. No tak. To jest wersja dla twórców oprogramowania, którzy chcieliby zrobić jakieś aplikacje, które będą wykorzystywały potencjał tego dużego ekranu, no i je muszą na czymś wypróbować oczywiście, no bo ten telefon jest drogi, jest, nie jest tak powszechnie dostępny. Wersja komercyjna ma być ponoć pod koniec roku, już ma być lepsza, no miejmy nadzieję. To jest nie najgorszy pomysł, bo rozwiązania technologiczne sprawdzają się o tyle, o ile są wykorzystywane w praktyce. Samsung się i LG bardzo długo zastanawiały, jak wdrożyć te składane wyświetlacze, bo nie miały sensownego pomysłu. Dokładnie. Pomysł pod tytułem dajmy ludziom, niech się tym bawią, jest niezłym jest pomysłem. Poza tym może deweloperzy zwrócą uwagę na jakieś problemy z tym, powiedzmy, pierwszym modelem i będzie jeszcze czas na wyeliminowanie ich w tej wersji, powiedzmy, konsumenckiej, komercyjnej. Gdybyście chcieli dostać, słuchajcie, prawdopodobnie nie ma problemu, pod koniec, w listopadzie one mają być gotowe? Jakoś tak, no pod koniec listopadzie. O cenach wam przypomnę, bo ceny już były, ale no, na wszelki wypadek. 128 giga wersja kosztuje 5969, 256
6 giga kosztuje 6620, przeliczane na żywca. Tyle płacicie za Snapdragona 855 za niezłą ilość pamięci, za nowość, której nikt poza wami niemalże nie będzie miał myśleć. I za nowość, której nie zmieścicie za Chiny ludowe do kieszeni. Nie, do kieszeni się oczywiście nie mieści, chyba że duże kieszenie macie. No, ale to Mama kangurzyca. Niechętnie, ale odsyłam do filmów zrobionych przez naszych konkurentów, którzy tam byli, obejrzeli. My nie byliśmy, my jesteśmy niezależni, ale bez sponsorów. W związku z tym niestety nas nie bardzo stać na to, żeby na coś wyjechać, bo to nie ma szansy się zwrócić. A nikt nas jakoś nie chce tam wysłać. Może dobrze, bo nic ciekawego nie było, tak jak mówię. Znaczy się, ja to bym pojechał, no fajne hotele tam mają. On by wszędzie pojechał. Właśnie, to omówmy się tak, byle z Łodzi uciec. No. Dobrze, słuchajcie, poza tym, jeżeli chodzi o rzeczy egzotyczne, w Sharp Aquos Zero z OLEDem 6,2, Sharp znowu ogłaszał, że oj, wracamy, teraz będziemy w Europie znowu. Tak? Wyświetlacz 6,2 cala. I to jest ten duży wyświetlacz 1440x560, Corning Gorilla Glass 5 generacji, IP68, Snapdragon 845, 128, 6 giga pamięci, 1.1 wersja, z tyłu 22 ponad megapiksele, plus 8, a nie, z przodu 8, przepraszam, baterika 330, cena w przeliczniku 2400, tak. No i warto zwrócić... 2400 to jednak jest różnica. Z jednego powodu warto na niego zwrócić uwagę. Podobno to jest najlżejszy na świecie telefon z 6-ponadcalowym ekranem. Jak i ja sobie tu zapisałem, na świecie, 146 gram. Waży. Najlżejszy na świecie smartfon chcecie mieć za jedne 2400. Czy... Nie widzę problemu. Patrzysz w ogóle, zwracasz uwagę na wagę smartfona? Zwracam, jeżeli jest powyżej 200 gramów. Właśnie, powiedzcie nam, jak ważnym elementem smartfona jest jego waga, w waszej ocenie. Czy patrzycie na to, czy w ogóle wam to jest wszystko jedno? Oczywiście wiadomo, im lżejszy, tym lepiej, ale może wam wszystko jedno, ile, no, dopóki oczywiście się mieści w granicach rozsądku. Nie wiem, czy nie będzie ciekawie, jeżeli dorzucicie do tego jeszcze rozmiary, dlatego że to jest, no, to jest dosyć istotna rzecz. Ciekaw jestem, ile jest jeszcze osób, które potrzebują mieć 4,5-calowego, 5-calowego smartfona o takich wymiarach, z takim wyświetlaczem, a kto już woli mieć większe? Ciekaw jestem, jak się to rozkłada. No szczerze. Właśnie, to powiedzcie nam, czy może w ogóle te małe już niepotrzebne. No. Wróćmy, bo nie zdążymy z niczym. Meitu V7, które jest w Chinach. Meitu to jest ta firma, którą ostatnio wzięło Xiaomi i powiedziało mój ci on jest. Takie cudaki robią. I zrobili, słuchajcie, jeden model w dwóch wersjach różnych. Jedna droższa, druga tańsza, jedna z Lamborghini robiona, druga bez Lamborghini i ta tańsza jest w trzech wersjach kolorystycznych. Jest pomarańczowa, zielona i różowa. I ma skórę z tyłu. I złote te śrubeczki, tam oni podają 18 karatów. No, wygląda to całkiem fajnie, nawet nie bardzo źle, nie odpustowo, słuchajcie. Ja nie wiem, to bardziej, że one mają dosyć oryginalny design. Tak, dziwnie wygląda, no i dziwny ma układ aparatów, no to jest kosmos dopiero. Układ aparatów ma rzeczywiście dziwny, natomiast to są mocne specyfikacje, to nie są, broń Boże, chińskie smartfony spod półki, które komuś spadły, to są... Fajne specyfikacje. Dokładnie, to jest mocarze. AMOLEDy Full HD+, Snapdragon 845, dużo wersji pamięci, natomiast flash się zaczyna od 128 giga. Później jest 256 i 512, 8 giga RAM. Nie jest. 3450 baterijka i teraz aparaty. Z tyłu jest 12 plus 8 megapikseli, z przodu jest 12 plus 20 plus 8, 3 aparaty przed. No. I do tego tam? Każdy aparat ma jeszcze po dwie diody LED. I z przodu dwie diody, tak. I z tyłu dwie diody. To znaczy dwa razy dwa, z tyłu są dwie, no po tak. Dwie. Bo tam są dwóch stronach aparatu. Podwójne, tak. Po dwie diody. Dwukolorowe w zasadzie można powiedzieć. Tak, podwójne i dwukolorowe. Tak. No to jest jakby... No... Kolejna egzotyka to jest Hisense U30, który wyskoczył na CES-ie jako jeden z niewielu smartfonów, które wyskoczyły na CES-ie. Nie jest jeszcze oficjalnie. Jest z dziurką w ekranie oczywiście, z aparatem 48 megapikseli, z tym, że tutaj warto zwrócić uwagę, to jest jeden z tych aparatów, które nie są od Sony, tylko od Samsunga. Samsung też ma jedną matrycę 48 megapikseli, ona będzie alternatywnie instalowana w różnych smartfonach, których będzie 48 megapikseli. Tutaj jest Samsung. Warto na niego zwrócić również uwagę ze względu na nowego Snapdragona, bo tam będzie Snapdragon 675. To jest nowa jednostka, która była oznaczona 4 cyferkami. Różni dziennikarze mieli problemy ze zidentyfikowaniem go, ale to jest Snapdragon zwykły, tyle że nie zmienił z Qualcomm nazewnictwa procesorów, także spoko.
Jeżeli chodzi o pamięć, 128 flesza, jedna wersja tylko flesza, 6 albo 8 giga RAMu, 4500 mAh baterijka, także Chińczycy zaszaleli z Hisense'a, 48 plus 5 z tyłu, aparat z przodu 20 megapikseli. Fajna propozycja, specyfikacja nie jest jeszcze w 100% pewna, dlatego że no premiera dopiero będzie tak naprawdę tego urządzenia. Do tej pory oglądaliśmy go wyłącznie właściwie na CES-ie i tylko stamtąd mamy specyfikację, natomiast no w innych miejscach jeszcze trudno go w tej chwili znaleźć. No i to ciekawa stylizacja, o tyle ciekawa, że tył trochę jakby wbrew obecnej modzie to plastikowa imitacja skóry, więc to no dziwne, tak? Przy takiej specyfikacji styl plastik, taki mam od razu skojarzenie z pocofanem, ale nie wiem, czy to jest dobre skojarzenie. Nie mam pojęcia, powiem szczerze. Z faktów jeszcze, bo na razie gadamy o rzeczach, które są w zasadzie pewne, w Sony Xperia XZ4 trafiły do nas zdjęcia z zamkniętego pokazu, gdzie widać, słuchajcie, że ten telefon będzie miał wyświetlacz 21:9, jeżeli chodzi o stosunek boków. Jest to dosyć niespodziankowa rzecz od Sony. Raz, że jest to dosyć duża innowacja, jeżeli chodzi o właśnie stosunek boków. Dwa, że no, mówię, jest to niespodziewane o tyle, że jest jakby inwestycja w nową technologię, tak, pakowaną do smartfonów. Mimo tego, że technologia wyświetlacza jest właściwie znana, no to tutaj po prostu idą w ekstremę i to będą bardzo, bardzo długie wyświetlacze. Nie wiem, widziałeś go? Się kształtny wydaje? Ma to sens? Może mieć sens, jeżeli będzie content do oglądania na tym ekranie. No właśnie, no. Tutaj jest kolejna rzecz związana ze skalowaniem aplikacji pod aplikacje to tam proszę, chodzi mi o wideo. No, jeżeli serwisy streamingowe zaoferują mnóstwo materiałów w tym formacie, to do oglądania filmów jak najbardziej. No. Nie wiadomo, jak tam z głośnikami, nie? Bo nie mam przekonania, czy to jest potrzebna, czy to jest, to jest właściwa strona, czy idą we właściwą stronę. Po prostu nie mam przekonania, czy to jest dobre posunięcie. Grunt, że w ogóle jeszcze idą. Wiemy, słuchajcie, że Samsung Galaxy S10 będzie pokazany przed MWC jeszcze. Dziwnie, będzie miał premierę 10 lutego wcześniej. To znaczy Samsung 20 lutego. Nie 10 w końcu? Nie, miało być 18, najpierw Korea Herald chyba pisał bodajże o 18, ale stanęło i to już jest potwierdzone, no bo Samsung już rzucił oficjalną grafikę. Nie, tak, nie, 20 na stówę, bo... Aha, bo tam była 10, może mi się 10 z 10 no, no. I w Oroyol mówiliśmy o składanym wyświetlaczu, w związku z tym możemy przejść do plotek, jeszcze nawet zdążymy z tymi plotkami troszeczkę. No ale to już kronikarsko opowiadaj, bo... iPhone 11, spreparowane rendery tak naprawdę trafiły do nas przez moment. Ktoś myślał, że może są prawdziwe, ale nie są. Nie. Z tyłu wygląd... ktoś sobie wymyślił. Aparat, słuchajcie, troszeczkę jak w Mate'ach, ten taki kuchenka. Ale z trzema obiektywami. Tylko, że z trzema obiektywami, z jedną lampą błyskową i z taki mało symetryczny. No, nędza stylizacyjna i tyle. No, ale ktoś sobie wymyślił, no... Jedyny znaczy jakby wniosek wartościowy to, że iPhone może mieć trzy aparaty. No może mieć. No, może mieć, no w sumie w tej najmocniejszej wersji, tylko nadal po co? Huawei P30 też nieoficjalne rendery, które w żaden sposób mi nie wyglądają nawet na zbliżone do tego, co będzie. Trzy aparaty tam umieszczają w pionie, w nocza kropelkę z przodu. Ja podejrzewam, że tutaj będzie dziurka w wyświetlaczu raczej, a nie nocz, także... Można oczywiście obejrzeć te rendery, ale z prawdą to one się mijają, podejrzewam, bardzo mocno. Meizu Note 9 to jest z kolei przeciek z Weibo. Wiadomo tyle, że będzie prawdopodobnie miał aparat z matrycą 48 megapikseli, czyli tak jak i wszyscy pakują w tej chwili do dobrych smartfonów. Nieoficjalna specyfikacja Nokii 6.2 wyskoczyła. W 6,2 cala ma być z dziurką Nokia będzie tym razem. Dwa obiektywy z tyłu, jeden ma mieć 16 megapikseli, tyle wiemy. Snapdragon 632, 4, 6 giga RAM, dwie wersje. A jak już przy tym jesteśmy, to są rendery Nokii 8.1 też Plus, ale też oczywiście nieoficjalne, więc... A też z dziurką. Także pewnie te wszystkie Nokie będą teraz na jedno kopyto, wszystkie z dziurką i... I ostatnia plota, że w Samsung z tym Galaxy tak szybko, bo chcą na MWC pokazać tego Galaxy F składanego,
Nie sądzę. Z dwoma akumulatorami ma mieć, jest szacowane, że dwa razy po 3000 mAh w każdej składanej części będzie. I to w zasadzie tyle. Też to plota jest kompletna. No plota, no. A to przyspieszenie to kurczę też właśnie, ale to Korea Herald tak prognozuje. Tak. Że to przyspieszenie premiery to nie dlatego, że chcą pokazać swój elastyczny telefon, tylko dlatego, że Huawei chce pokazać swój. No tak, tak. Dlatego więc się swoim... wystraszyli troszeczkę. No tak, ale to tak, że oni pokażą wcześniej Galaxiaki, tak. Żeby równo z Huawei przynajmniej na tym pokazać swój elastyczny. Na takiej zasadzie się szacuje. Jak będzie, nie wiemy, tylko po prostu mówimy jak... Dokładnie, to są... Jak się tłumaczy po prostu pośpiech. Ploty, no skądś się to musiało wziąć, to takich decyzji się nie podejmuje bez powodu. I ostatnia rzecz, słuchajcie, wyciekły rendery Vivo, wyciekły rendery dziwnego Vivo, który ma wyświetlacz naokoło obudowy, to znaczy nie ma takie z tyłu, mydełko. Tylko na bokach ma. Wszędzie. Jest wszędzie gładziutki, projekt się nazywa The Water Drop, czyli kropelka. Co jakby pokazuje kształt, nie? No tak, on jest obły po prostu, doskonale obły, bez żadnej ramki, bez niczego. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Jest wyświetlacz naokoło całego smartfona, to ja nie ale wiem. Pamiętasz sprzed paru lat rendery tego pierwszego Honora Magic? On też podobnie wyglądał tak. Na renderach, a... Jest podobny troszeczkę rzeczywiście do wczesnych renderach. Wygląda w sumie, po już Magic. Jak się zobaczył, no był ładnym telefonem, ale już tak zwyczajnie wyglądał, więc zobaczmy. No Vivo potrafi zaskoczyć, przypomnij sobie tego Apexa, czyli Nexa. Nie, tak, tak, jeżeli chodzi o design smartfonów Vivo, to ja jestem absolutnie, no tak, tutaj idą... Też jakby w stronę jakiegoś ciekawy eksperymentu. Ciekawy produkt. W każdym razie warto mu się przyglądać. Ja się natomiast do tej pory zastanawiam, na co komu zawija na wyświetlacze. Nie rozumiem tego od ery Edge'em. Dla Bayeru. Poza tym, że to fajnie dla wygląda, Bayeru. To poza tym... No i wystarczy. Fajnie wygląda. Po co? Nie wiem, ja tam lubię, jak coś ładnie wygląda. No tak, ale jest cała masa smartfonów, słuchaj, które ładnie wyglądają, a nie mają zawiniętego wyświetlacza. No okej, okay, no. Nie, miłośnicy iPhone'ów stwierdzą, że iPhone'y, miłośnicy, nie wiem, Meizu. Tak jest. Stwierdzą, jeden Meizu, robi rodzinki, inny lewatywę. Xiaomi, że Huawei. No, tak jest, no po prostu. Ładny smartfon to ładny smartfon. Żegnamy się dla Was, słuchajcie, dzisiaj z szerokiego ekranu. Zobaczymy, troszkę lepiej na tym szerokim ekranie wyglądamy. Nie wiem, powiedzcie, czy wolicie tą jakość, czy tą poprzednią. To jest zobaczymy. To jest, przypomnę Wam, przedni aparat w Mate 20 Pro, nie tylny, bo tylnym byłoby troszeczkę lepiej. Tutaj nie ma takiej fajnej stabilizacji, jak jest z tyłu. No zobaczymy. Zobaczymy. Powiedzcie, który lepiej się ogląda, a za tydzień może spróbujemy jeszcze jakiś inny telefon. No. Szukamy formuły przez cały czas jakiejś takiej, która by była sensowna i technologicznie, i sensowna treściowo. Jak macie uwagi, zgłaszajcie po prostu. Dzięki swoją drogą za wszystkie komentarze po raz kolejny. Dzięki, że nas oglądacie. I zachęcamy do kolejnych. Dzięki, że czasami nawet macie komentarze pozytywne. Na nasz i namawiajcie znajomych, żeby nas oglądali. A po co? Gdzie będziecie... takie głupoty, żeby znajomi oglądali. Chcecie, żeby was nie lubili. Dobra, cześć. Wszystkiego dobrego. Trzymajcie się. Miłego weekendu. Hej. Do zobaczenia. Hej.